Serdecznie witamy słuchaczy magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej na 104,3 FM w Płocku oraz 103,9 w Ciechanowie. To oczywiście częstotliwość nadawania naszej audycji. No, pierwszy raz w tej rundzie po niestety przegranym meczu. Prędzej czy później takie spotkanie musiało przyjść. Szkoda oczywiście, bo chcielibyśmy, żeby Wisła ten mecz niedzielny z Kojniczanką wygrała. Wtedy zbliżyłaby się do Ekstraklasy bardzo poważnie. Tak się jednak nie stało i broń Boże, nie zamierzamy rozdrapywać ran. Natomiast też oczywiście czujemy rozczarowanie, bo liczyliśmy na komplet punktów, a musimy obejść się smakiem. Ale okazji do nadrobienia będzie sporo. Pierwsza już jutro. Chodzą słuchy, że możemy jutro pokusić się o zwycięstwo. No nie wiadomo, nie wiadomo. Ale o tym porozmawiamy właśnie za chwilę. Gośćmi w studiu są dzisiaj Jacek Kruszewski, prezes Wisły. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. I Patryk Stępiński, nasz lewy obrońca. Witam cię, Patryk, serdecznie. Witam. Patryk, no zacznę od ciebie. Nie da się ukryć, że to chyba w tej rundzie był nasz najsłabszy mecz. No zdecydowanie słabo weszliśmy w ten mecz. Pierwsze pół godziny pokazały, że nie było to tak jak w poprzednich meczach, nie graliśmy agresywnie zdecydowanie, przez co Chojniczanka dochodziła do jakiejś sytuacji, stworzyła sobie jakąś lekką przewagę. W 30 minucie strzeliliśmy bramkę i od tego momentu myślę, że mecz zaczął się układać tak jak sobie to założyliśmy od początku. No a później wydarzenia na boisku potoczyły się tak, że Chojniczance udało się strzelić na bramkę na 2-1 i później czy ich defensywie ciężko już było nam doprowadzić do korzystnego wyniku. Jacek, za chwilę porozmawiamy. Jeszcze chciałem Patryka zapytać, bo było sporo takich sytuacji strasznie elektrycznych, które z trybun były niejasne. Najpierw nieuznana bramka dla Chojnic. Ja już słyszałem 15 różnych powodów, dla których sędzia tego gola nie uznał. Najpierw to podobno był spalony, później się okazało, że podobno faul blokującego Mikity. Jak wy w ogóle to widzieliście z pozycji boiska? Ta sytuacja, w której gol dla Chojniczanki nie został uznany. No na pewno dobre dośrodkowanie, zawodnik z Chojnic uderza głową i myślę, że wszyscy byli przekonani, że ta bramka jest zdobyta prawidłowo. Mm-hmm. Nawet sędzia boczny, jeżeli tam dobrze widziałem, nie zasygnalizował ani pozycji spalonej, ani żadnego faulu. Także myślę, że ta bramka Chojniczanki była zdobyta prawidłowo. Ale chwilę później, no sędzia tego gola nie uznaje i chwilę później dyktuje taki rzut karny, że szczerze mówiąc, no jest tam jakiś kontakt między Mikołajem Lebedyńskim a Biernatem, zawodnikiem Chojniczanki, no ale to chyba nawet jak graliśmy wszyscy na podwórku, to nie było rzutu karnego w takiej sytuacji, prawda? No wydaje mi się, że jeżeli za takie faule miałyby być uznane rzuty karne, to w meczu by w takich sytuacji było z 10 czy nawet z więcej. Ale my nie jesteśmy tutaj od oceniania pracy sędziów, my jesteśmy od tego, żeby wychodzić na boisko i prezentować się jak najlepiej, a pozostałe rzeczy, no mówię, czasami są poza naszym zasięgiem i mówię, my się skupiamy tylko na tym, żeby jak najlepiej zagrać na boisko, a pozostałe jakieś pozaboiskowe czy inne sytuacje, no, nie dotyczą nas. No, powiedzmy, bo wiadomo, że to oczywiście ładnie brzmiąca teoria, ale uniknąć się tego nie da. Chwilę później dzieje się taka sytuacja w polu karnym dla odmiany Chojniczanki. Jest stały fragment gry. Tam szarpie się znowu Mikołaj, tym razem w roli atakującego. Po czym, po tym jak gra się toczy, nie pamiętam, czy piłka wyszła na aut, czy był jakiś inny powód przerwania gry. Wy w pięciu ruszacie do sędziego z wyraźnymi pretensjami. Co wtedy się działo? Bo to nawet w telewizji nie bardzo było wiadomo, jakie są przyczyny interwencji. No Mikołaj i później jeszcze chyba Emil Drozdowicz też był ciągnięty. No, to było na powtórce dobrze widać, że go tam do parteru sprowadził. No tak, były takie dwie sytuacje, że na pewno były bardziej klarowne do tego, żeby podyktować rzut karny niż ta sytuacja, w której został podyktowany dla Chojniczanki. No ale mówię, no sędziowie czasami mają takie decyzje, podejmują takie decyzje, jakie podejmują, no i my w danym momencie na boisku nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. No jedyne co to jakaś komisja może się zebrać i po prostu zastanawiać się. To już konsekwencje tylko wobec sędziego. Tak, dokładnie. Mm-hmm. To są już konsekwencje tylko wobec sędziego wyciągane i mówię, my na to nie mamy żadnego wpływu i to nie zmieni tego, że nie mamy tego jednego punktu czy kompletu punktów, więc myślę, że teraz to już nie ma co do tego wracać. Jasne. Tylko trzeba się skupić na kolejnych spotkaniach. O tym będziemy mówić za moment, bo no nie da się jeszcze jakby tego meczu z Chojniczanką całkowicie odpuścić. Po meczu, czego chyba telewizja już nie pokazała, znowu doszło do kolejnego poważnego zgrzytu na Murawie. Otóż na boisko wpadł jeden z działaczy gospodarzy. Jego nazwisko lepiej przemilczeć, bo był to po prostu wstyd.
Co tam się działo, Patryk? Bo no, z trybun nie było tego widać, a chyba w telewizyjnej transmisji również nie, bo to już było po zakończeniu spotkania. Mhm. Też tam dokładnie tej sytuacji w danej chwili nie widziałem, dopiero zauważyłem tę sytuację, kiedy tam zaczęły być jakieś przepychanki na boisku, po prostu jeden z działaczy Chojnicianki, po prostu mimo zwycięstwa Chojnicianki miał jeszcze tam za dużo do powiedzenia w jakichś kwestiach, doszło do przepychanek między nami a zawodnikami Chojnicianki, nawet tam jakimiś działaczami. No ale mówię, ta sytuacja już była po meczu, szybko sobie tam wszystko zostało wyjaśnione i myślę, że do tej sytuacji też nie ma co wracać. No, każdy działał w emocjach, także wiadomo, po przegranym meczu różne podejście, różne sytuacje się zdarzają. Ale mówię, szybko zostało wszystko wyjaśnione, bez żadnych konsekwencji. Myślę, że to jest przed następnymi spotkaniami najważniejsze. W Chojnicy to Maciek specyficzny klimat. Chciałem właśnie do tego nawiązać, teraz już do ciebie, bo no, my jeździmy na te mecze ponad 30 lat tak jakby. No może na wyjazdowe to trochę krócej, bo w latach 80. sporadycznie, później już trochę więcej. Natomiast no, choćby z racji obowiązków, to już 20 parę lat jeżdżę na mecze, ty również wcześniej jako szef kibiców, teraz szef klubu. I ja powiem szczerze, że takiej sytuacji nie widziałem. Nie będziemy wymieniać tu funkcji tego człowieka, to bardzo wysoko w hierarchii klubowej umocowany człowiek, który wpada na boisko po wygranym meczu i pyskuje z przeciwnikiem. No, wcześniej cały mecz stał nad nami, obrażał sędziów, naszych zawodników. Naszych zawodników po imieniu wymieniał. Stefańczyk, ty taki, taki, nie taki. Siedziała przy nim pani delegat i tak naprawdę nie zwracała uwagi na to, co robi. Znaczy, gdzieś tam notowała. Nie, pani Wierzbowska nie była delegatem, tylko obserwatora. Ona tylko obserwuje sędziego. Także to nie sędziów. Było jej zadaniem. Tak. Znaczy, no i w ogóle jechaliśmy do Chojnic z takim przeczuciem, że tam będzie trudny mecz. Właśnie też nie tylko ze względu na to, że oni się tam bronią przed spadkiem, ale że tam w specyficzny sposób reaguje publiczność, właśnie ten zarząd tego klubu. Katastrofalne boisko, no naprawdę z tego, co chłopaki mówili i trener, to tam się naprawdę nie dało za bardzo grać w piłkę, co zresztą było widać w pierwszej połowie, gdzie wszystkie piłki nasze, które były rozgrywane dołem, piłka poskakiwała gdzieś nam od nogi, ciężko było coś. Kto wie, czy boisko, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, przy tym golu na 1-0 też nie. To nie był trudny strzał, bo Seweryn takie piłki to łapie normalnie z zamkniętymi oczami, ale ewidentnie ta piłka gdzieś tam mu skozłowała. No on tam grał w ogóle na jakimś takim błocie, nie wiem, tam jakaś woda była w tej piątce Seweryna. Oczywiście to nas nie usprawiedliwia w żaden sposób, bo oni mieli takie same warunki. Ja może Patryk potwierdzi, bo słyszałem, że chcesz coś tutaj. No dokładnie, na przykład graliśmy mecz w Bytowie, gdzie boisko wyglądało jeszcze gorzej, ale gdy weszliśmy już w mecz, ta piłka, boisko było zwałowane, ta piłka aż tak nie podskakiwała, chociaż wyglądało to też nawet wyglądało gorzej. Nawet trener mówi, że trawa była nieścięta specjalnie po to, żeby nam utrudnić ten nasz styl grania. Tylko teraz panowie, no jakby tutaj zamykając ten temat, no nie usprawiedliwiamy w żaden sposób porażki. Absolutnie. Postawą, to co Patryk powiedział, postawą sędziów, ani zachowaniami trybun, bo to nie jest miejsce, ani czas, ani nasza taka rola, żeby w ten sposób się usprawiedliwiać. Zagraliśmy słabszy mecz, być może najsłabszą pierwszą połowę ze wszystkich, jakie rozegraliśmy w tym sezonie. Ja nawet tutaj powiem o Patryku, który gra rewelacyjną rundę. To chyba każdy się z nami zgodzi, ze mną zgodzi, że gra bardzo dobrze. Natomiast w tym meczu popełnił tyle błędów niewymuszonych, których ile nie popełnił wcześniej. Patryk, zgadzasz się ze mną? Że tam już w drugiej połowie tych błędów też, mimo że to już jakieś ciśnienie zeszło ponad po tej bramce na 1-1, to tych błędów i tak było w niewymuszonych, można by powiedzieć, tyle, co we wszystkich poprzednich spotkaniach. Także mówię, no to decyzje sędziego, decyzjami sędziów, ale według mnie trzeba zaczynać od siebie. Boisko tak też boiskiem było, dla obu zespołów takie samo. Chojnicianka próbowała grać w piłkę. My też próbowaliśmy, ale mówię, no sędziowie sędziami, trzeba patrzeć na siebie. Zostało jeszcze 4 spotkania przed nami, bo teraz w tygodniu mamy pauzę za mecz z Dolkanem i myślę, że trzeba się skupić już tylko na tych spotkaniach. Nie ma co wracać do tego meczu z Chojnicianką, bo mówię, to było jedno ze słabszych spotkań naszych w tej rundzie i trzeba wyciągnąć po prostu z tego wnioski i skupić się na kolejnych spotkaniach. I takie odszczerbienie może w tym momencie może troszeczkę nam się przyda przed tymi decydującymi meczami, tak? No musimy z tego wyciągnąć wnioski. Popełniliśmy aż tak dużo, o czym wszyscy wiemy i tego mamy świadomość, błędów, to być może wypstrykaliśmy się z błędów już też na następne mecze i tym optymistycznym, chociaż odrobinę wątkiem, pierwszą część naszej audycji zakończmy. Wracamy za chwilę. Wisła
Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, magazyn Kibica na naszej antenie zawsze we wtorki kilka minut po 20.00. Tym razem pozwoliłem sobie w trakcie meczu na znacznie dłuższą relację niż do tej pory. Ostatnie kilkanaście minut byliśmy na stadionie bez przerwy. To jest taki, nie wiem, tu jeszcze z dyrekcją radia nie omawiałem tej sytuacji, ale być może wstęp do tego, co będzie się działo w przyszłym sezonie, bo już teraz chciałbym tak na razie bardzo po cichutku zaprosić, no bo może wrócimy do relacji całych meczów na żywo. Jest to do rozpatrzenia. Jesteśmy blisko takiej decyzji, ale na razie jeszcze tego nie obiecujemy. Być może od następnego sezonu. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego meczu, już teraz w takim kontekście raczej przykrym. Nie mówimy o grze, nie mówimy o błędach naszych piłkarzy, tylko o tym, co działo się po zakończeniu meczu w internecie. Tu, Patryk, no ciebie to na szczęście nie dotyczy. Choć podejrzewam, że nie jesteście wolni od sprawdzania tego, co pisze sieć po każdym naszym meczu. Wszyscy dysponujecie kontami na Facebookach, Twitterach i innych mediach społecznościowych i często docierają do was informacje. Wiadomo, że po przegranym meczu takich tych negatywnych, złośliwych, tak zwanych hejtów jest więcej. No ale akurat tym razem poziom niektórych przekroczył granicę dopuszczalne i tylko dlatego, bo nigdy się nie odnoszę do tego, co pisze się w internecie, szczególnie anonimowo. Tym razem jednak tego odpuścić nie możemy z prostego powodu, że pojawiają się tu oskarżenia natury przestępczej i choćby z tego powodu takich spraw zostawiać nie wolno. Tu akurat Jacek głównie z tobą będę rozmawiał. Mam wycięty fragment z Facebooka i dyskusji. Ja za bardzo nawet nie wiem, jak się dyskusja na Facebooku prowadzi. To jest taki jak coś jak czat, że możemy tak, my jako... Tak. Każdy może dodać komentarz, no to... podpisując się imieniem i nazwiskiem na szczęście. To pozwolę sobie przeczytać kilka, dobrze? A za chwilę poproszę ciebie o odniesienie się do tych wypowiedzi. Pierwsze... I tu nie będę się, że tak powiem, krygował, bowiem nazwiska są podane publicznie, więc i my pozwolimy sobie na ich zacytowanie. Mateusz Mozowski napisał: pierwsze słowo jest na K i jest popularne w Polsce, ale go nie użyjemy. Znowu klub nie chce awansu? O co tu chodzi? Chris Blastowy odpowiedział: cóż za niespodzianka, prawie pewna awansu Wisła przegrywa z walczącą o utrzymanie Chojniczanką. Z uśmiechem. Co oczywiście sugeruje, że odpuściliśmy ten mecz. Następny jest Adam Banaszek. Czyli info dotyczące odpuszczenia awansu się sprawdza. Na co odpowiada Mariusz Nowakowski. Przepraszam, Jacek, ja je przeczytam wszystkie i dopiero wtedy poproszę cię o komentarz. Tak, no może jeszcze tutaj ze dwa tak, i skończmy. Tak. Nie, no dwa są jeszcze wyjątkowo obrzydliwe, więc to powiedzmy tu już Nowakowskiego odpuścimy. Dawid Nowak. Te właśnie wypowiedzi są najbardziej interesujące. No właśnie, rok temu ze strachu przed przymusowymi premiami sprzedano awans Termalice chyba już w połowie sezonu. Teraz, żeby się nie okazało, że nagle znowu nie ma kasy na ekstraklasę, i nagle najsolidniejsza defensywa w pierwszej lidze oduczy się bronić przed końcem sezonu. Dalej, ten sam Dawid Nowak. Pogadajcie wewnątrz klubu, to dowody nie będą potrzebne. Na co pada pytanie internauty, a może czy można wiedzieć, kto ci takich informacji udzielił w klubie? Dawid Nowak. Popytajcie w Młynie, to żadna tajemnica. Na co Michał Wiśniewski pyta, to wewnątrz klubu czy w Młynie? A może na Honorowej czy w Ratuszu? Gubisz się, kolego. I znowu Nowak, jeśli wiedzą w Młynie, to wiedzą i wewnątrz. Skończmy dyskusję i tak dalej, i tak dalej. No powiem szczerze, to ja tak naprawdę to nie bardzo wiem, co powiedzieć. Ale przyznam, że jest mi przykro. To chyba naturalne, bo jest to oskarżenie z gatunku najcięższych. No Jacek, dobra, oddaję tobie głos. W końcu jesteś prezesem, jakby no musisz przynajmniej parę słów, chociaż jest to po prostu obrzydliwe, powiedzieć. No tak, no sytuacja jest wyjątkowa, bo nigdy się nie odnosiliśmy do tego typu historii. Ja tam kilkakrotnie wspomniałem z przymrużeniem oka, że ataki pod naszym adresem od kilku miesięcy się nasilają i one gdzieś tam się pojawiają, ale nigdy nie doszło do eskalacji no w ten sposób rzeczy, które obrażają klub, które oskarżają nas, piłkarzy, obecny zarząd, poprzedni zarząd o to, że sprzedaliśmy awans, że nie gramy uczciwie. To jest po prostu oskarżenie, które się kwalifikuje do tego, aby sprawę skierować do prokuratury. Zarówno pod naszym adresem ludzi skorumpowanych, jeśli pan Nowak ma takie dowody, to bardzo proszę, żeby się udał ze świadkami do prokuratury. A tak samo pod adresem osób, które nas oskarżają, które godzą w dobre imię klubu, zawodników, trenerów, wszystkich ludzi, którzy robią od kilku lat wszystko, żeby ten klub postawić na nogi, żeby awansować do tej ekstraklasy. Ja powiem tak, do ataków na nas przyzwyczailiśmy się już w pewien sposób, bo
kibice doskonale śledzący sytuację w klubie wiedzą, kiedy się te ataki rozpoczęły i czemu się nasilają. W każdym dowolnym momencie, czy jest to zwycięstwo, czy jest to porażka. Natomiast odzwyczailiśmy się już troszeczkę od porażek, bo ostatni mecz przegraliśmy w Gdyni. To było ponad 5 miesięcy temu. Mamy najwięcej zwycięstw w lidze. Nikt nie ma więcej zwycięstw w lidze od nas. Nikt nie stracił mniej bramek od nas. I troszeczkę można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, rozpieściliśmy kibiców. Rozpieściliśmy kibiców, którzy zapomnieli, którym się wydaje, że my mamy już taki zespół, taką ekipę, że w ogóle rywale nam się położą przed nami i my wejdziemy do tej ekstraklasy w cuglach. Jak się okazało, nie jest to takie proste. Po 5 miesiącach przegraliśmy pierwszy mecz. No ale to, co się tutaj wydarzyło, to, co zacytowałeś, to już jest przekroczenie wszelkich dopuszczalnych norm. Jeśli mogę. Ja mam propozycję do pana Dawida Nowaka, że ja jako przedstawiciel klubu, na dodatek z jakimś tam stanowiskiem i kilkunastoletnim doświadczeniem w tej pracy, ja oczekuję wniosku do prokuratury. Skoro on wie, że my sprzedaliśmy rok temu mecz Termalice i sprzedaliśmy awans, to jest to przestępstwo karane kodeksem karnym. Absolutnie. I nawet powiem inaczej, zaniechanie zgłoszenia do prokuratury w przypadku wiedzy o przestępstwie jest również przestępstwem. Tak. Więc panie Nowak, jeśli pan nie złoży wniosku, to sam pan popełnia przestępstwo, bo wiedząc, że my je popełniliśmy, pan nie informuje organów ścigania. Jest to również przestępstwo. Ja jeśli nie, to może my pozwiemy pana Nowaka, no bo to w tej sytuacji jest to czcze oskarżenie i naruszanie dobrego wizerunku Wisły, co też jest przestępstwem. No nigdy tego nie robiliśmy, bo generalnie no, wychodzimy z tego założenia, że kibiców szanujemy, kochamy i pozwalamy. A poza tym wiemy, że mają prawo czasem mają powiedzieć prawo, trochę więcej. Ale absolutnie tak, mają prawo do krytyki. Krytyka na nawet forum... Nawet czasami nieuzasadnionej. Na oficjalnym forum kibiców, gdzie systematycznie przeglądamy to, co tam kibice mówią, jest jak najbardziej... Oni mają prawo narzekać, ale z drugiej strony panowie i panie, panie i panowie, co by się wydarzyło, gdybyśmy byli dzisiaj w sytuacji Zagłębia Sosnowiec, który ma do nas 16 punktów straty, albo GKS-u Katowice, który ma 15 straty, że o Miedzi nie wspomnę, która ma 18 punktów straty. To są, wymieniłem tylko te trzy kluby, które jeszcze kilka miesięcy temu, w lutym, były pewne, że włączą się do walki o ekstraklasę. To są kluby z większymi budżetami, to są kluby z nie gorszymi zawodnikami niż mamy my. Co by się wydarzyło, gdybyśmy byli na ich miejscu? Co byście z nami zrobili? Panie Nowak, co by pan wtedy powiedział? Czy ty, Mateusz Mrozowski, akurat ciebie znam i ten wpis, że nie chcemy awansować, bo przegraliśmy 1-2 mecz w Chojnicach, pierwszy od 5 miesięcy, to jest po prostu skandal. I niestety piłkarze to czytają, sponsorzy to czytają, też sobie zdajcie sprawę z tego, że pisząc takie rzeczy, które są absolutnie fałszywe, wyssane z palca i nawet ciężko jest to komentować, uderzacie też w środowisko naszych partnerów, sponsorów. Potencjalni sponsorzy też to czytają. I nawet jeżeli nie wierzą, to już widząc, jak się zachowują nasi kibice, w momencie, kiedy jesteśmy wiceliderem pierwszej ligi, idziemy na awans do ekstraklasy, przegrywamy pierwszy mecz od 5 miesięcy, mogą się zastanowić, ludzie, w jakim środowisku my żyjemy. Maciek, byłeś świadkiem mojej rozmowy z dziennikarzem Polsatu tuż po meczu, jak już wracaliśmy. Zadzwonił do mnie i mówi, też zerknął gdzieś na nasz Facebook, gdzieś na fora i się pyta, w jakim wy w ogóle świecie żyjecie? Wy jesteście wiceliderem, jesteście pewniakiem praktycznie do awansu. Oczywiście to nie można założyć, że jeszcze przed nami kilka meczów, a tu nagle wasi ludzie, wasi kibice was w ten sposób atakują. No jest to niezmiernie przykre i tak jak ty apeluję również do pana Nowaka, a tak może do innych osób, które mają dowody, żeby się udały z tym do odpowiednich organów, żeby nas oskarżyły, ale jest to dla mnie okropny policzek. To jest najgorsze, co mnie spotkało, odkąd pracuję w klubie, że organizacja, na której stoję czele i ludzie, którzy robią wszystko, co mogą, całe serce, całe swoje zdrowie i to, co mogą, żeby ten klub dobrze funkcjonował, jest oskarżana o to, że działa nieuczciwie. Kończmy ten temat. Mhm. I nie powinienem tego mówić, ale powiem jeszcze raz, bo to jest w ogóle, sprawa jest oczywista. Wisła zrobi wszystko, co tylko może, żeby awansować do ekstraklasy. Ja powiem jeszcze więcej. Ja już nie myślę o tym, co będzie za tydzień czy za dwa tygodnie. Ja już myślę o tym, co będzie za dwa miesiące. Jak klub zorganizować, zbudować, żeby w tej ekstraklasie zaistnieć i dobrze funkcjonować. Dlaczego? Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby ten awans wywalczyć. Utrzymaliśmy zespół. Uzupełniliśmy skład tak, żeby nie było problemu. Za chwilę mamy kartki, są następni zawodnicy, którzy wejdą do zespołu, będą grali. Zorganizowaliśmy perfekcyjne przygotowania. Piłkarzom nie brakuje niczego. Mają zapewnione naprawdę konkretne premie i przede wszystkim przyszłość. Jeżeli my nie awansujemy, to z całym szacunkiem dla tego naszego zespołu 90% piłkarzy nigdy nie będzie miało szansy, żeby grać w ekstraklasie. Taka jest prawda. Więc my gramy o wszystko. O przyszłość klubu, o przyszłość zawodników, o
wielkie święto dla Płocka, gramy Ekstraklasę dla Płocka. I nigdy w życiu nie było tematu odpuszczenia. Ani w poprzednim sezonie, ani teraz. Amen. Kończąc tę część naszej audycji, jeszcze przed przerwą pozwolę sobie na jedną uwagę. Powtarzałem to wielokrotnie, ale nie wiem, czy na forum publicznym. Internet jest wynalazkiem genialnym. Kto wie, czy nie jednym z największych w historii ludzkości. Ale ma jedną poważną wadę. Tam wolno się wypowiadać każdemu. Co jeszcze samo w sobie nie byłoby może złe. Ale to, że nie ponosi się z tego tytułu żadnych konsekwencji, jest niestety już bardzo złe. Mam nadzieję, że otrzeźwiejecie panowie, bo tutaj akurat same męskie nazwiska się pojawiają, a przynajmniej, jeśli okaże się, że Wisła jednak awansuje, o co się mogę założyć z każdym z was, tylko nie wiem, czy was stać, to będziecie mieli odwagę napisać przepraszam. Więcej nie potrzebujemy. Bo ja kiedyś miałem już taki przykład, założyłem się z jednym dzwoniącym kibicem lat temu naście, no, że znowu spadniemy, ja tak dalej mówię panu, zakładam się z panem, że nie. Oczywiście nie stać go było na to, żeby po sezonie zadzwonić i powiedzieć przepraszam, a to była jedyna stawka tego zakładu. Więc tym razem panie Nowak, Mrozowski, Banaszek, Nowakowski, bardzo was proszę tylko o jedną rzecz. O napisanie na tej samej stronie jednego wyrazu na P. Wracamy po muzycznej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak. Już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Drodzy państwo, teraz już ten wątek negatywny całkowicie odstawiamy. Kartki z czatem. O, proszę bardzo, o. Mikrofon ładnie słyszał, ja zgniotłem, wsadzam do kieszeni i mówimy o tym, co dobre. Jutro gramy mecz 30. kolejki pierwszej ligi. Myślę, że też mogę się nawet z wami założyć, że wygramy i to różnicą 3 goli. Czy są jakieś głosy sprzeciwu? No, no właśnie, właśnie. No, gramy mecz, mamy walkowe raza. Wisza złapał 3 punkty w miniony weekend. My złapiemy teraz. Nawet można powiedzieć, że dobrze się to w pewnym sensie składa. Właśnie troszeczkę... o to chciałem Patryka za moment zapytać. Raz, że te punkty po prostu będą, co wcale nie byłoby takie oczywiste, bo wiadomo, kibice pamiętają, że mecze z Dolkanem są zawsze trudne. Tak, to jest. Są derby Mazowsza, oni zawsze tu przyjeżdżają mocno naładowani i ciężko nam się z nimi gra. Wygraliśmy na jesieni w Ząbkach, ale po dramatycznym meczu, w którym Sewer obronił rzut karny i tak naprawdę do końca się ważyły losy tego spotkania. No ale trudno, tak się stało, jak się stało. Dolkan się wycofał z rozgrywek. Mamy pewne 3 punkty. Jest to z jednej strony też korzystne, bo kilku piłkarzy jest poobijanych po meczu w Chojnicach. Są jakieś tam drobne urazy. Wczoraj nie ćwiczył Mitko, nie ćwiczył... Kogo tam jeszcze brakowało? Szymiego. Także będą mogli spokojnie dojść do siebie w trakcie tej wolnej środy. Trener obejrzy mecz Zawiszy z Chrobrym, Głogów na żywo. Więc 3 punkty nam można dopisać. No ale tak jak mówię, no, to nie zależy od nas. Wszyscy te punkty łapią na Dolkanie. Arka też ma przed sobą jeszcze 3 punkty za Walkowera, także spokojnie będziemy się przyglądać temu, co się będzie działo, zwłaszcza w Bydgoszczy. Oczywiście żartowałem z tym zakładem, bo te punkty dopisaliśmy sobie już dawno. Patryk, ale czy dla was od strony takiej nawet mentalnej i ta przerwa w sytuacji, gdy inni grają, no i trochę zdrowia na boisku zostawią, a my na dodatek jesteśmy po meczu przegranym. Więc wiadomo, że zawsze morale jest trochę słabsze. Przyda się po prostu. No, że ja do tego podchodzę tak, że każdy ma jakiś swój sposób po przegranym meczu. Niektórzy chcą jak najszybciej kolejnego meczu, żeby móc zrewanżować się czy pokazać, że ostatnia porażka to był wypadek przy pracy, a nie coś, co nastąpi następnym razem. Niektórym się właśnie taka przerwa przyda, żeby przemyśleć sobie w spokoju ten mecz, który był, co pozwoli na to, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski. I do następnego meczu, tak jak już wcześniej mówiłem, podejść z czystą głową, z przekonaniem, że tamten mecz jest już za nami i każdy następny będzie dużo lepszy w naszym wykonaniu. A jak ty podchodzisz? Czy tobie odpowiada ta przerwa, czy dla odmiany no, pałasz rządzą rewanżu? Chciałbyś od razu wskoczyć na boisko i ograć rywala? Znaczy nie, dla mnie to nie ma dla mnie problemu. Gdyby teraz ten mecz był w środę, to normalnie podchodzimy do tego meczu jak do każdego następnego. I nie byłoby problemu, że ten mecz jest za 3 dni, a nie za 7 dni, tak? Po przegranym meczu każdy następny mecz jest najważniejszy i mówię, tak jak dla mnie, nie mogę się wypowiadać za innych moich kolegów, bo mówię, każdy ma jakieś swoje podejście do tej sytuacji, ale ja we własnej osobie mogę się wypowiedzieć, że chciałbym jak najszybciej zagrać kolejny mecz, żeby pokazać, że to, co się stało z Chojnicami, to nie jest coś, co nagle spowoduje, że zaczniemy te mecze seryjnie przegrywać, tylko coś, co
co zdarzyło się raz i myślę, że do końca sezonu już takiej słabej, szczególnie pierwszej połowy, jak z Chojnicami, nie będziemy mieć. Pamiętacie taką sytuację z jesieni, kiedy to przegraliśmy w Legnicy, no w okolicznościach też nie, trudno, aż szkoda o nich wspominać. I wtedy, pamiętam, w całym zespole była taka żądza rewanżu, pamiętasz? I dobrze, że graliśmy mecz z czwartku do niedzieli z Bełchatowem i tak naprawdę to była taka trampolina wtedy, Patryk. Pamiętasz, od tego meczu zaczęliśmy regularnie wygrywać, zdarzyły się jeszcze potknięcia, ale to właśnie ta piąta kolejka Legnica, mecz przegrany na skutek błędów sędziego i później nastąpiła taka właśnie, wszyscy piłkarze wtedy to powtarzali, że no koniecznie chcą jak najszybciej wyjść na boisko, wygrać i pokazać, że to my jesteśmy lepsi. No dokładnie o tym mówiłem, że właśnie dla jednej osoby, jedna osoba będzie chciała jak najszybciej kolejnego meczu, żeby właśnie pokazać, że ten mecz słabszy już się więcej nie powtórzy, jedni potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby przemyśleć sobie może ten mecz, ale mówię, czasami lepiej od razu szybko podejść do następnego meczu i pokazać, że zasługujemy na zwycięstwo w następnych spotkaniach, niż przez cały tydzień siedzieć i zastanawiać się nad tym, co nie wyszło w poprzednim meczu. Także mówię. Że trener jakoś grę wam zorganizuje, bo widzę, że Patryk na ale trener będzie jutro w Bydgoszczy. Właśnie szkoda, że teraz właśnie może ten mecz, może i szkoda, a z drugiej strony może i lepiej, że ten mecz z Zawiszą z Głogowem nie jest transmitowany w telewizji, bo tak to byśmy pewnie usiedli, byśmy patrzyli, żeby Głogów coś tam tej Zawiszy ływał, a tak to myślę, że będziemy tylko patrzeć tam co jakiś czas ten gdzieś mecz. W internecie. Tak, ale to tylko dla takiego dla takiej ciekawostki, żeby zobaczyć, jak ta Zawisza, jak ten Głogów, czyli nasz następny przeciwnik, się prezentuje, bo mówię, mamy w tym momencie 7 punktów przewagi i myślę, że przed sezonem, jeżeli ktoś by spytał nas o to w tym momencie, czy jeżeli będziemy mieć taką sytuację, czy bylibyśmy z tego zadowoleni. Kupowalibyśmy to w dym. To mówię, tak każdy na pewno byłby szczęśliwy z tego powodu, więc mówię, mamy 7 punktów, zostały 4 kolejki, 5 kolejek z tego teraz mówię, mamy pauzę, zostały 4 kolejki praktycznie nam do końca i mówię, trzeba się odciąć od tego, co było dotychczas. Wstępujemy do kolejnych meczów z małym handicapem, co nie znaczy, że ma nas to uśpić. Widzisz, Jacek, to właśnie ten aspekt, który jakby w dyskusji też z internautami wyleciał nam z głowy, a Patryk bardzo dobrze zwrócił, gdybyśmy wszyscy, jeszcze nawet w zimie, to Maciuś, podkreślamy to za każdym razem, powiedzieli, że na 4 kolejki przed końcem mamy 7, a kto wie, czy nie 10, bo może jutro może się okazać, że mamy tych punktów 10 nawet przewagi, prawda? To czy ktokolwiek miałby prawo, każdy z nich, chciałbym mieć taki bo nigdy, zobacz, spójrz na poprzednie awanse. No dokładnie. Nawet Zaleszka Harabasza, gdy gromiliśmy rywali, szczególnie jesienią, później na wiosnę już było różnie, to włączyła się wtedy Stalówka jako trzecia drużyna i ani na moment nie mieliśmy aż tak komfortowej sytuacji jak obecnie. A komentarzy nie było złośliwych i 2 razy więcej widzów na trybunach. To też prawda. No ale liczymy, i tutaj jest apel, że w tym meczu, który być może decydował będzie o wszystkim, czyli spotkaniu z Zawiszą, choć to jest tak, że nawet gdy go przegramy, to dla nas nie będzie decydował o wszystkim, ale może że wystarczy remis, czy na przykład wygrana, gdy ty wtedy na pewno. Liczymy, że trochę więcej was będzie niż na ostatnich meczach, chociaż frekwencja tej rundy nie jest zła, co nie znaczy, że jest dobra. Zwłaszcza, że otwieramy Petkę w całości, poza buforem będzie trybuna cała otwarta, otwieramy też trybunę zachodnią do trybuny głównej, więc tutaj no, te 7 tysięcy miejsc będzie i mamy nadzieję, że no, rzeczywiście ta frekwencja troszkę zacznie przypominać już tą z dobrych czasów. Kończąc ten wątek, bo ja jeszcze nie powiedziałem o jednym, my sobie naprawdę, proszę państwa, zdajemy z tego sprawę, że nie gramy jakiejś rewelacyjnej piłki, to nie jest tak, że my nie analizujemy tego, że trener tego nie widzi, że może powinniśmy grać bardziej widowiskowo, na pewno bardziej skutecznie, ale z drugiej strony cel przed nami jest jasny, awans do Ekstraklasy. Tak jak powiedziałem, nikt nie wygrał więcej meczów od nas, nikt nie stracił mniej bramek od nas, więc to naprawdę nie jest przypadek, że jesteśmy wiceliderem i mamy 7 punktów przewagi. Naprawdę troszeczkę szacunku dla tego zespołu i szacunku dla tego trenera i całego sztabu szkoleniowego. Bo to nie jest tak, że my ściągnęliśmy w lecie super piłkarzy, zawodników z Ekstraklasy rozrywanych przez inne kluby. To był nowy zespół, który się budował w ogromnych bólach, w ogromnych nerwach. I kiedyś może przyjdzie czas, że o tym wszystkim opowiemy, jak to się wszystko budowało. Więc naprawdę wspierajcie nas, ufajcie w to, że my naprawdę chcemy zrobić wszystko, żeby raz awansować, a dwa, żeby grać efektownie. Ale w tym momencie cel jest jeden i cel jest jasny. Ekstraklasa dla Polski. Ja przypomnę jeszcze taki z naszej historii całkiem niedawnej moment, gdy sytuacja była zbliżona.
2006 roku zaczęliśmy rundę wiosenną, ile dobrze pamiętam, od zdobycia 10 albo 8 punktów w 4 pierwszych meczach, co zapewniło Wiśle w Ekstraklasie utrzymania. Wtedy generalnie taki był cel, bo byliśmy w dolnej połowie tabeli. Natomiast później przegraliśmy 7 meczów z rzędu, co się nie zdarzało od niepamiętnych czasów i później bardzo długo, do dzisiaj się nie zdarzyło, bo takiej serii nie było. Tyle, że w tym czasie graliśmy półfinał i finał Pucharu Polski i obydwa te szczeble pokonaliśmy. I zapytany o postawę trener Czaplar dokładnie tak powiedział. Proszę państwa, celem tej drużyny była gra w pucharach, szansa była tylko przez puchar. Nie obchodziły mnie wyniki. Pamiętasz, nawet graliśmy mecz z Legią, w którym nie wystawił Irka Jelenia Czaplar, bo za chwilę był półfinał z Lechem. Wszystko było podporządkowane celowi. I jasny przekaz, jak był spokoju wtedy kibiców. No rzeczywiście, ma pan rację, no taki był cel, graliśmy o zdobycie pucharu. Czy zajmujemy miejsce 12 czy 9, jakie to ma znaczenie? Szanujmy czasem to, co jest, bo my w tej chwili jesteśmy na miejscu na zielono w tabeli, a przecież taki był cel. I tak jest. Patryk. Ja myślę, że jeszcze dodam to, że w tym momencie nie musimy się patrzeć na innych, tylko wszystko zależy od nas i to jest myślę w tym momencie najważniejsze. Przekomfortowa sytuacja. Nie musimy patrzeć na wyniki innych zespołów, jeżeli my do końca sezonu będziemy zwyciężać, a mamy jeszcze nawet jakiś tam margines błędu, więc myślę, że nie ma się co patrzeć na innych, nie ma się co zajmować innymi rzeczami, jeżeli wszystko zależy od nas, jeżeli my będziemy dążyć do tego celu, jakim jest awans, tak jak dążyliśmy do tego momentu, to myślę, że wszyscy możemy być spokojni, że ten cel, który był od początku sezonu, będzie zrealizowany. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Jacek Kruszewski, prezes Wisły. Dziękuję, do zobaczenia. Trzymajcie się. Patryk Stępiński, nasz lewy obrońca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I panowie, zanim się jeszcze pożegnamy, to ja oczywiście serdecznie zapraszam na transmisję z Głogowa. Gramy w niedzielę o 12:45 w meczu bardzo ważnym. Chrobrego z pewnością lekceważyć nikomu nie wolno. W tej rundzie pokazuje, że zasługuje na miejsce w czołówce, nie na darmo. Depcze po piętach Zawiszy, kto wie, czy jutro go nie wyprzedzi. Może tak być, ale no jeszcze jesteśmy o 24 godziny za wcześnie, żeby to stwierdzać. Niewykluczone, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Transmisja na pewno, a za tydzień specjalna audycja. Chcieliśmy troszeczkę, to zapowiadam od razu, podkręcić tempo przed meczem z Zawiszą Bydgoszcz. Bardzo nam zależy na waszej obecności na stadionie, dlatego zapraszam na nasz magazyn. Będzie troszeczkę inny niż te poprzednie, właśnie z racji no najważniejszego od dobrych 10 prawie lat meczu Wisły. Dziś dziękuję za uwagę, kłania się Maciek Wiącek. Do usłyszenia.